Cześć, witam Was na moim kanale. Jest piątek, portal się świeci, a to oznacza, że czas otwierać wojdy. Event już jest od jakiegoś czasu, czy turniej. Mam 60 wojdów tutaj. Mamy podwójne szanse na trafienie Lego z wojdu i przez jeszcze 21 godzin większe szanse na trafienie Ursali. Także tak jak zapowiadałem, dzisiaj otworzę 30 szardów, mając nadzieję, że trafię, nie Ursalę, Ursugę. Ursalę już mam. Ursugę chcę. 30 szardów, żeby spróbować ją trafić. Jeżeli ją trafię wcześniej, to przerwę i zostawiam wszystko na jutro, żeby Nekretha jeszcze zdobyć. Oczywiście, gdybym zdobył Nekretha dzisiaj, no to już wszystko wykorzystam. No więc życzcie mi szczęścia. No i zaczynam otwierać. No, zaczynamy nie najlepiej. Aczkolwiek Dilgol to jest przyzwoita rarka. O, mam nadzieję, że wpadnie mi chociaż jeden duplikat Inkwizytora Shamaela. Bardzo by mi się przydał na Hydrę. Mam tylko jednego. O, na razie same rarki. Przydałby się coś ciekawszego. Nie. Chociaż jakiś epik w końcu. Tu będzie piesek. Felhound. Najszybszy farmer. Dzięki temu A1. Mój 5 sekund potrafi przejść. Drugi raz. Ten już się pojawił. Na razie żadnego nawet epika. Słabo. Jeszcze 22 okazje. Na razie słabiutko. Pierwsze 10 i 0 epików. Jeszcze 20. Mamy dzisiaj większe szanse, czy nie? Harrier. Nie no. Jak do 15 nie trafię nawet epika, to restartuję tą grę. Może nie załapała, że są podwójne szanse. Żarty jakieś. Dobra. Restartuję grę, wracam do Was, jak to zrobię. Jestem po restarcie. Pewnie to niczego nie zmienia, ale ja mam jakieś takie wewnętrzne poczucie, że coś zrobiłem. Więc jeszcze 15 okazji. No, dalej rarki. Mam nadzieję, że to nie będzie bardzo smutny dzień dla mnie. No, fantastycznie. I to, żeby jeszcze dobre rarki to wpadały, to nie. Dobra. Spokojnie. 20 bez nawet epika. Wiecie co? Zrobimy tak, zobaczymy. Ostatnia dziesiątka na tym koncie. O, jest epik z Kim Fost. Drugi Berhard i o, więcej, ale no niestety z 15 szardów 3 bezwartościowe dla mnie epiki, no Ursali, nie, Ursugi, co ja mam z tą Ursalą. Ursuga nie dla mnie, przynajmniej nie teraz. Mam nadzieję, że jutro będzie dużo lepiej. No a teraz co? Trzeba przejść. Zobaczymy jutro, okej. Okay. Jestem na moim drugim koncie, tutaj robię bardzo podobnie, dzisiaj otworzę połowę, jutro drugą połowę, czyli teraz 28 szardów, zobaczmy. Mam nadzieję, że tutaj będzie dużo lepiej. Już jest epik, także od razu jest lepiej. Skathix całkiem dobry.
Blok debuffs. Shield. Blok debuffs może się przydać na hydrze ten champion. Tu może buffy kraść. No i ma revive. Ale jego akurat już mam. I jego duplikatu jakoś nie potrzebuję. Shamaela chcę. Pantera. Nic ciekawego. Jedziemy dalej. No widać, jeden epik był na początek. I znowu niebiesko jest. Doom Screech, akurat bardzo fajny champion. Napełnia Turmiter i to o 30% do tego Increase Defense. Painsmith. Podobno ten bardzo mocno uderza, nie testowałem go. Drugi Doom Screech. Ewidentnie dzisiaj to nie jest mój dzień. O! Demytha! Demytha, bardzo dobry epik. Teraz nie pamiętam, czy ją mam już na tym koncie, czy nie. Na pewno ją usłużyłem do fuzji. W każdym razie ona najbardziej znana z tego ruchu, gdzie wrzuca block damage na wszystkich. Do tego continuous heal. Mnóstwo teamów unkillable się z nią pojawiło. Bardzo dobry epik. Ale chcemy złoto. Ursuga. To jest cel. A jakby było też Sifik, Krisk. Też bym był bardzo zadowolony. Coldheart. Fantastyczny champion, pamiętajcie. Potrzebuje accuracy, żeby w pełni działał ten skill. Nieraz widzę, jak ludzie budują, dają jej obrażenia, a zapominają o accuracy, wtedy nie jest w stanie obniżać turmiter. Czy pojawi się dzisiaj jakieś złoto, czy będę smutny dzisiaj? Ruspex. Przyzwoita rarka, fajna aura. Felhound. I Runekeeper Dazdurk, też całkiem dobry champion, tu ma increase attack, zwiększa turniter, no i tu usuwa wszystkie debuffy z naszych championów i leczy o 25%, jeszcze continuous heal ma. Także przydatny, ale to nie jest to, czego szukam. Jest! Co? Vizix, kolejna Vizix. Bardzo fajny champion, ale już oczywiście ją mam, ze względu na to, jak długo gram. No i jestem dosyć mocno przekonany, że już ją jedną, przynajmniej jedną kopię mam. Nie tego się spodziewałem. No, do systemu duplikatów, do Faction Guardians, tam ją wsadzę. Trochę mi pomoże. Jeszcze chyba 5 ostatnich. Kolejna Coldheart. Ox. Draconis. Jeszcze 2 sztuki zostały. Albo nie, nawet już przekroczyłem. Dobra, niech będzie jeszcze jedna. 26 na jutro. A jak widzicie, w pierwszym dniu fatalne szczęście, jeden Lego i to duplikat. O, czyżbym trafił coś nowego? O, czyli
Nie, Runekeeper ta z durka nie miałem. Ok, chociaż jeden nowy. Zobaczmy, jak tam moja. Jak tam moja Vizix. Dark Elves. O, akurat tutaj nie miałem jej duplikatu, czyli to na moim głównym koncie. No więc dołożę sobie Accuracy i Resistant dla moich legend w Dark Elfach. Ok, drugie konto załatwione. Przynajmniej w dzień pierwszy. Zobaczymy, co będzie jutro. Pozostaje mi jeszcze moje konto Free to Play. Mam tu dwie sztuki, akurat dzisiaj trafiłem jednego Voida w Clan Bossie. Może Coldheart wpadnie, albo jakiś Epic przyzwoity. Zobaczmy. Dilgol. I jeszcze jeden. Akurat nie mam żadnych dwarfów na Faction Wars nawet. O, jest Epic! Uuuuhohoho! No to jest... No to jest bardzo dobra sprawa. Już ją omawiałem. Tak jak wspominałem, tutaj masz shielda. Tutaj zwiększa czas trwania buffów i obniża debuffy. Tutaj unkillable. No i aura defense wszystkimi jest. To jest bardzo dobry champion. No, z pierwszego dnia ta pani na tym koncie sprawiła mi najwięcej radości, także nie jest to zupełnie beznadziejny dzień. Chociaż tyle, nie chcę oceniać. No i co? Zobaczymy, jak będzie to jutro wyglądać. Jest już sobota, więc przyszedł czas na to, żeby postarać się o Nekretha. Wczoraj było naprawdę źle. Ledwo 3 epiki tutaj trafiłem, żadnych legend, więc mam nadzieję, że ta 30, dokładnie 31, jeszcze jeden mi kupiłem sobie wczoraj w bazarze. Mam nadzieję, że to będzie szczęśliwy shard i przyniesie mi coś dobrego. Także życzcie mi szczęścia i jedziemy. No niekoniecznie z tym. Tutaj na kreta nie trafię. Dobra, teraz zaczynamy. No jak widzimy, dalej rarki. Reaper Fist. O, jest Epic Skinfos. O ile mnie pamięć nie myli, to wczoraj go też trafiłem. Nie jest to champion, którego bym chciał. O, Luck, to może legenda? A może i nie. Z Epików na pewno Inquisitora Shamaela bym chciał. Mam tylko jednego. Od razu bym sobie zrobił drugiego. A nawet i trzeciego na Hydrę. Kolejny Dilgol. Chyba jednak szczęście dalej jest takie same. Reliquary Tender, bardzo dobra rarka, ale już ją mam zrobioną. Więcej nie potrzebuję. Doom Screech, kolejny dobry, dobra rarka. Jeszcze 21 szans. Ta gra tak laguje strasznie dzisiaj. Pamiętacie moje ostatnie otwieranie na Voidach, ile legend mi wpadało? No to teraz ewidentnie wszechświat postanowił to zrównoważyć. To będzie najsmutniejszy film z otwierania shardów w historii Raid Shadow Legends. Dobra, zjedźmy te 13 i kończmy z tym.
Teraz skończymy na 4 epikach, czy jakiś epik jeszcze wpadnie? Jak sądzicie? O, wpadł. Madame, świetny champion. Głównie dzięki temu ruchowi, gdzie usuwa wszystkie debuffy z przeciwnika i wrzuca decrease attack i decrease defense na 2 tury. Świetny ruch, świetny na arenie. No ale już mam kilka sztuk. O, 2 z rzędu. Azur. Nie warty uwagi. Jeszcze 7 rozczarowań i przechodzimy do drugiego konta. I Bulwark, fajny champion na Clan Bossa. Przedłuża buffy, ma HP Burn, mały weekend. Jeszcze 4 i mamy spokój. Felhound. Najszybszy farmer w grze. Whisper. Mocno uderza, ale chociaż pojedyncze ataki. Może ktoś wymyślił, sprawdzi ją na hydrze, gdzie pojedyncze ataki nie są ograniczane. Także jak widzicie, tyle tego było. Zobaczmy jeszcze, jak poszło mi w evencie. No chyba się doczłapałem do pierwszej LEGO książki. No, pokażesz mi? Tutaj. Doczłapałem się w końcu do tej książki. Ile? 500. W sumie zielonymi mogę dojść. Druga książka jest tego warta. Ok, to tak to wyglądało na moim głównym koncie. Zobaczmy, czy poza VZX jakiś coś wpadnie na moim drugim. Mam 26 shardów. Cel ponownie Nekreth. Moje drugie konto, zobaczmy, jak tutaj będzie. Jak bardzo będę rozczarowany. 25 okazji. Ifrit. Bezużyteczny. Bezużyteczna rarka. Eviscerator. Też nic dobrego. Ashwalker. Nawet mocno uderza, ale strasznie delikatny. Seducer, bardzo fajny champion. Increase defense, block debuff. Dzięki niemu udało mi się przejść na całe Faction Wars. I kto? Gear Grinder. Całkiem przydatny na Faction Wars. Jeszcze 17 i żadnego epika jeszcze nie było tutaj. Fanatik. Piętnaście. O. Rugnor Goldgleam, no, epik całkiem dobry na Clan Bossa, tu ma Licza, tutaj poświęca swoje życie i napełnia Turmiter, umieszcza tarczę i tu ma fajny atak, gdzie ma Increase Attack po tylko na siebie i Decrease Defense i Weaken. Wyłączcie ten skill i z powodzeniem można go używać na Clan Bossie. No ale już go mam, nie jest to epik, którego poszukuję.
jeszcze 11. Ciekawe, czy jakiś epik jeszcze wpadnie. Harrier. Nic dobrego. O, jest epik. Golden Reaper. To tutaj ma szansę na zwiększenie, obniżenie cooldownu jednego skilla. Tutaj atakuje wszystkich. Ma decrease attack na dwie tury. Obniża turmiter o 20%. Jeżeli ktoś ma decrease attack na sobie, a tu increase speed i zwiększa turmiter o 20%. Także jak kogoś potrzebujecie jako turmiter boostera, to możecie z niej skorzystać. Kolejny Ashwalker, jeszcze 5 i spokój. O! Towering Titan, co my tu mamy? Decrease Defense. 4 razy losowo, Provoke. Increase Defense na wszystkich, Continuous Heal na sobie. I tarcza i ekstra tura. No i tu ma z Cage Breakerem synergię. Przejmuje 50% obrażeń na siebie. I jeszcze dwie. I nie ma miejsca. I już jest miejsce. Harrier i ostatnie rozczarowanie na dzisiaj. I kolejny Painsmith. Także jak widzieliście, niestety ten weekend nie był dla mnie szczęśliwy. No cóż, tak też się zdarza ostatnio. Co drugi szard praktycznie to był Lego. Tym razem jedna na ponad 100 szardów, jedna Vizix na dwóch kontach, żadnego Nekreta, żadnej Ursugi. Trzeba zbierać dalej. Mam nadzieję, że u Was było dużo lepiej. A ja już się żegnam. Mówi do Was Samael. Cześć.